Naprawdę jest kapitul. Pięknie. Ta szać wspaniała jest. Czyli po lewej to jest łopiennik. Już ci uwierzę. Co? Już ci uwierzę.
taki, bo jak jest zmęczony, zmachany, to ma ten. Pokażcie te ślady niedźwiedzia. O, w mordę, faktycznie. A buty były, wiesz, bo myśmy buty widzieli od pewnego czasu. Mhm. A teraz tylko nie wiem, kto pierwszy idzie. Czy niedźwiedź, czy turysta, tak? Mhm. Zrobimy zbliżenie. No. Faktycznie, wyraźny ślad niedźwiedzia. To tam nie tak dawno. Mhm. Są, w tamtą stronę idzie, tak. Idzie cały czas szlakiem. Czy to jest wreszcie szczyt góry Jasło? Tak, proszę pana, to jest szczyt góry Jasło. No to pięknie, jestem zadowolony. Czyli na rajd na przyszły rok bierzemy ich na Jasło. Mamy trasę nową i bardzo fajną. Patrz tutaj, jaki wspaniały widok.
będzie mokro, że noszek. Ktoś przed nami. To znaczy jakiś niedźwiedź szedł przed nami. W Gumowicach myśmy też żeśmy spotkali tam ślady. Kawałek przed ścieżką i poszedł. Może chciałby tam... I tak żeśmy się tylko zastanawiali kogo? Zastanawialiśmy się, kogo najpierw spotkamy, turystów czy niedźwiedzi. Tam były te ślady Gumowiców takie dziwne, nie? Na ścieżce trochę chodził jakby... Kogoś strasznie. A może to miśnierca chodzi? Przygotował się do zimą. No ładna, oświetlona połonina. Podejrzewam, że z tej drugiej strony to nie jest takie małe jasło. Co? Z tamtej strony. To nie jest małe jasło, to jest małe jasło. No to mówię. No. Tylko, że z tamtej strony jakbyś wchodził, to nie jest takie małe. Od spodu? Tak. Nie, nie. To jest 1071 metrów nad... Co ci wyciągnąć? Ile mówisz? 1000? 71. Miejscowość Krzywe, tak? Pięćdziesiąt minut na Rożki Wiśniańskie i później 40 minut do tego. Do? Cisnej. Co? A z tych Rożków, z tej górki Wiśniańskiej tego 40 minut. A na górkę 50.
facet wyście. To ja szkodę się. Słuchaj Andrzej, Gośka cię więcej nie puści, bo tu jej mówisz, że idziesz w góry, a nagle się wygadałeś, że z jakiegoś jasła wracasz. Tak mówisz? Matragona, tu, w tą stronę. Dobrze, zaraz zobaczę, bo na razie robię zbliżenie cyców carycy. A, pięknie. Co to jest? Decyduj. Żbik czy ryś? Myślę, że ryś. Poczekam aż przyjdzie, zobaczymy wtedy. Jeszcze zapytamy. Rysio. Jeszcze zapytamy kto to. Rysio. Jak się woła rysio? Rysio, panu ty. Rychu. Królu ty mój. Kijki nie chcą same iść. Co im zrobisz?